No i to teraz ZFM, jesteśmy na rejsie 22 i jesteśmy na mapie Valley of Farm, ale nie jesteśmy na tej, na której mamy już coś, nie coś porobione już, a zaczynamy na innej mapie, to jest Valley, a tu jest Old Stream, a to jest Valley of Valley. I polecimy sobie na tej mapie dzisiaj. Coś nie coś porobiłem. I zobaczymy, co będzie wychodzić. O, to jest ta mapa. Całkiem mniejsza od tamtej, ma większe pola zresztą. Tamta ma mniejsze pola, a ta ma większe. To jest właśnie ta różnica. I dzisiaj chyba sobie zaczniemy trochę siła. Coś kupiłem tam. Ciągi, muszę wszystko dobrze, bo te pola są zajebiste. Także tu mamy inną mapę i tam. Tu mamy Valley, a tam mamy Farm. Old Stream. Ale różnica jest między jedną a drugą. Choć to wygląda wszystko na podobnych. Też takie coś jest. Właśnie tu pola masz, a tutaj co innego. No. Trzeba będzie długo przeczytywać, myślę, że raz uderzy to w końcu. O, no, puść. Nie wiem, jak oni to zrobili, że tak to wszystko wolno chodzi, to tamte mapy tak szybko wchodzą w farmingach, a tutaj się wlecze i wlecze. Ale co zrobić? Pokażę zaraz wam moją gospodarkę. To jest taka gospodarka, która chce widać. Jeszcze trochę idzie, tak ten bekciat może się przeciągnąć wtedy na odtwarzaniu do przodu parę sekund, może pół minuty nawet, bo to tak długo wchodzi. Mam już pół głowy, trochę nagle, bo ja idę dziś to na nas, na rano to muszę spać też szybciej, nie będę się jak po nocach. No gościu puszczę. Pytanie to zrobiłem, już się pokazałem wam, że to jest jedna mapa i ta jest inna mapa. Ale to powoli wciąga, widać. No panie, bójnie się pan, no. Bo strasznie pan wolno chodzisz. Jeszcze jak najlepiej zakończy, że przerwa czy błąd jest się, to już całkiem. Szkoda tego czasu. A dzięki jeszcze raz za oglądalność tam, gdzie do ostatniego farminga dużo mam oglądalności. Tylko proszę pisać komentarze jeszcze chociaż. Ale nie skokie. No dawaj. Tą mapę kiedyś grałem, ale to już w zeszłym roku. No to pogram 20 minut może tylko. Jedno pole skosimy i to będzie chyba wszystko. Dobra, mamy akurat zrobione. To jest moja gospodarka. O, tu schodzimy. O, ogromiotmy. I jak widać, całkiem inna gospodarka, która tu była. Tam kombajn stoi. O. I ten kombajn sobie pojedzie. A tam mi się rozważy. No. To jest ta gospodarka, która tu mam, tu może u góry wjeżdżać nawet. Nie będę wam tego, boście widzieli na pewno. O, pokażę wam od góry, nie od dołu, tylko od góry. Jak to wygląda. O. Tak jak widać, o. Widać i słychać, tak jest, o. Tamte pole, które z tyłu, to jest do skoszenia będzie. A to wygląda mniej więcej tak. To obora. Krów jeszcze nie mam na razie. Bo się nie kupowałem. Dobra. I lecimy sobie. To już moja pani ma swoją działeczkę. Tu się nie wtrącam te działeczki. Dobra. I lecimy sobie dzisiaj. I polecimy na kombajn. Czekaj, może ja bym go otworzył, tę bramę. Też ta brama jakoś dziwnie się otwiera.
Jedna się zamyka, druga się zamyka. Dobra, my tu będziemy pierdolić, a my nie będziemy. To pytanie, jak tu dojechać? Chyba prawdopodobnie może tędy pojedziemy. Próbujemy tędy dojechać tam. To musimy dojechać. Aha, tam mam kombajn. Ciągnik załatwiony już. Tu polecimy sobie, tu polecimy, tu. Kombajn to klasa, jak widać. Lexon. I lecimy sobie. Chyba dobrze wyjechałem, myślę. Czasem się nie pomylił. Ile się czasem nie pomylił, się nie pomyliłem. Czekajcie. Muszę zobaczyć. Aha, tu jest, dobra. Musimy tam przejechać. Krzatyny są, pojedziemy drogą. Mam 10-metrowy taki duży. Dobra, i lecimy na pole już. Dobra, i sobie lecimy. Czekajcie, czekajcie, bo sobie czasem błędu nie zrobił. Nie zjebał sobie. Bo nie widzę przez to drzewa. Tu muszę wjechać jakoś. Ale jak tu wjechać? Dobra, ja muszę wyjść, popatrzeć. Aha, tamtą drogą bym musiał wjechać. Dobra, polećmy wtedy drogą. No panie, weź pan to. Wiecie, jak mnie to nie denerwuje? No, dobra. Dobra, i lecimy tu. Polecimy sobie tutaj na swoją miedzę. Podejrzewam, że tędy polecimy, ale kawałek drogi będzie jechać. Oj, będzie kawałek drogi. Ale ja tu zostawiłem ciągnik już. Przyczepą. Gumę. Ja bym go tu zostawił na lepiej. Bo to jest moje pole, myślę. No. Ale pokaż mi ciągnik tu. Stój. Gdzie ty idziesz? Aha. Dobra. Tu jest mój następny ciągnik. No i tu musi być gdzieś kombajn. Chyba dupę musi stać na dole. O, tam widzę. Widzę tego pana. Dobra. I zaczynamy tu, hej. Cholera też. Troszkę ciężko mi to będzie, ale... Myślę, że jakoś dam radę. No jadź. Bo ci normalnie za ten ruch wyłączę. Ja to myślę, że to skosimy szybciej, jak myślisz.
Dobra, rozkłada mi się. I lecimy. Także tu będziemy mieli słomę. Jak poszedł? Bo ja muszę mieć słomę do tego, nie. Tu mi kurwa skosi. Tu ma być słoma. Dobra, to schowamy, bo my to niepotrzebne. A ja lubię jeździć na zewnętrznej kamerze. Także dzisiaj mamy kosze, nie pszenicy. Tak przejechać, żeby to... złapać. Dobra, i to lecimy. Ale to trochę sporo jest, nie? Przerywno, jak mi się wydaje. Ale... to się damy jakoś radę. Nie pamiętam, jak chować się chudy. Trochę to gówno głupio wygląda. O, tu ciągnie. Stoi mój. Nikt nie uderzył. Ty, cofnij go. To zabieraj wszystko. Dobra, i sobie lecimy tak jak mamy. Troszkę tu mu bardziej podjadę, żeby lepiej brał. Mam pisaka, ale pisakiem nie chcę jeździć. O kurwa, to tak mało wziął. A więcej wiesz. Trochę będę miał zmąć tego słomy, to weźmiemy wieżaki. Leci, leci. Nie chciałem brać polskich kombajnów, bo to się nie daje. Ja bym tutaj się dostał do moto. Na małe wielkości, wielki. No, tak pociągnąć. No, mam tak jeszcze pociągnąć. Więcej miejsca, nie?
Ja bym tak zrobił najlepiej. Będziemy mieli co robić przede wszystkim. Gdzie? Gdzie się kurwa tyle pchasz pod kosę? Także dzisiaj robimy to. A na przyszły raz będziemy robić bele. Nie ma, że no, prasa. Prasa już jest. Albo będzie, kupię dopiero. No i jakoś tam tu idzie, to lepiej by taki duży, szeroki, szybki idzie. A nie takie 5-metrówka, to jest gówno warte, nie? Nie wiem, jak oni to robią, że mają. Mogą sobie oddalić trochę do krewnicy. No, deszcz miał być, ale widzę, deszcz nie pada, bo jest słoneczko. Może nie tak źle. Ten ruch to chyba wstrzymam. Tylko takie zabawki wzięli małe. Także mamy 84%, no to dużo, nie? Także podano oczywiście Przemka, Twojka Przemka, mało rolnego, to jest zawarty rolnik zagorzały. I zapraszam na jego na kanał. No, ja tutaj wyrzucę trochę z morza.
Jagórki w jadzie będzie lepiej. No i tak zatrzymał się i tak. Dobra, otwieraj i podjeżdżamy pod, tu jest nam do podjechać teraz, stamtąd. No, nie ma za patym jeździć, byle nie. Nie pokoszony. No, poszedł. Jaki problem ma? Gdzie to dalej? Dobra. Ładuję. Dobra, robimy foteczkę. Okej. Dobra, to świat. Zejdę z tego i wejdę se na kombajn. Albo jak zdjęcia robię. Dobra. Mogę tak sobie rurę schować i jedziemy. O, to jest. Ciekawe, czy wszystko wezmę jednym rzutem, czy nie. Mam nadzieję, że tak. Troszkę przyspieszymy te godziny, bo to jest... Dobra, i lecimy. Się tu tym pole zrobimy, a później zrobimy tam przy chałupce. Tam gdzie widać, o, tam widać moją chałupkę. Czekajcie, na tamto zgarnę wszystko. To na pewno nic nie zostało.
takim kurwa kombajnem, to to bobek zawiąże, nie? No, pojedziemy prosto, co? Nie wiem, tak zabierać kurwa. Przy zbieraniu będzie chujowo, czyli źle nie będzie w pokoju. Może być. Kawałek to moment ściągniemy. No, trochę będę kończył, nie będę wam rudził te przy koszeniu. Ale dziś kosimy pszenicę. Podjął se. I zajdziemy z tej strony akurat także. No i tam zostawmy. A zbędziemy go też. A tutaj włączymy duże kultywatory, będzie kościół robił. To będzie pół wapna nasypać. Tam prasa już stoi, także jest gotowa i zwarta. Akurat niedługo i skończymy to tę zabawkę. Więc jakiś zegarek chcę wstawić i po 20 minut komórce zresztą nawet. Także mamy pole 70 skoszone, a to się przy... Na to wyjdziemy od razu, niebo puste. Dużo tutaj nie zostaje, kawałeczek tylko. To wiedziemy, zacofiemy. I mamy czysto.
No i to skosimy i będziemy kończyć. Panie, to mapa jest dalej, ale jeszcze. Ale podobno, nie? Prawie. Także to teraz zakończymy. Myślę, że bym chciał zobaczyć dużo łapków pod filmem oczywiście. I komentarze. O to bym prosił, o komentarze. Jak to źle, to pisać otwarcie. Otwarte jest to na wszystkie sugestie. Wtedy pójdę z nim, aby chciał zrobić, to by to zrobił ciągle tego dnia, nie? Skończył to, to, to i by było wszystko. No i to by było chyba wszystko. Wszystko było, wszystko. Dobra, polecimy wtedy pod kombajn. Otwieramy skrzydełko. Wolnie, 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 panie. I to byśmy mieli wszystko. Tej strony. Dobra. Dobra, tu schodzi. Trochę je. Na początek dobry. Teraz mogę złożyć. Dobra. I lecimy na wózek, ale tu na wózek włożyć teraz. Nie takie proste, jak się wydaje. Czekać, bliżej podjadę. Mam nadzieję, że się nie wywali, ale jak tu podjechać, nie? Dobra, do sąsiada wjedziemy trochę, gdzie tu ma ten słupek? Tu jest. O Boże, jak ja tu mogę wjechać? Ale chujowo stoi. Ale ziemia. Będę musiał go troszkę tutaj zepchać. Jego wyjścia nie mam. Dobra.
chujowo mi tu wyszedł, nie bój Boże, jak spadnie mi. Popierdolę całe te rury. Oj, 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 oj. Czekaj, to muszę tak najszybciej dojechać do niego. Źle wisi, zobacz. Dobra. Ja bym go poprawił. To niech spadnie. Co on się jakimś sąsiadem? O nie, z drugiej strony gdzieś podjechać. No spadnie mi. Trzymaj mnie, czy nie? Myślę, że teraz powinien trzymać. Podniesiemy to, się będzie mógł lepiej podjechać. No dobra, to my tu polecimy, ale byśmy teraz musieli tak odparować, żeby się nie musiał tu motać za dużo. Popierdala to. Przykładziło tą moją budę i muszę tą budę dojechać. Tam jest ciągnik. Laska, dobra. Ja bym tu go wszystko zostawił na razie i pojechałbym. Tą drogą bym musiał jechać. Tu. Laska, tu jest to. O. Kupuję sąsiadowi po polu. Panie. Dobra, tu będziemy kończyć powoli i tu będziemy wjeżdżać. Także, czy ja tu wjadę? Może wjadę. Stara, rób obiad. Bo wjeżdżam już. Tutaj go zostawimy na razie pod dachem. Może stać. Może na taczkę. Mogę. I ściągniemy plana. Zamykaj. Mam ile? 30 ton. To nie tak źle. Czy da radę podjechać? Słabo, nie? Taki ciągnik. No ta 30 ton ma. I będziemy kończyć w starciu. I tak nie mogę, bo to jest buraki są czy coś. Nie ma kierunków, a czemu?
Dobra, i lecimy na wóz. Nic nie jadę, nic. A bagaż wyjdziemy, to wywalimy te zboże. Po której strony, tu czy tam dalej? Dalej chyba. O, czemu to jest zamknięte? Chodź, chodź, pokój. Jarka. Where? Jarka tu jedynka, nie wiem o co tu chodzi. Dobra, no i będziemy już kończyć wtedy. Dobra, ten pan jest tu stoi, zamkniemy tą jeszcze przyczepkę mu. O. I może sobie stać. A tam została praska, ale ta praska zostanie, ich stoi na razie, bo przygotowana będzie. Dobra. Zajdę tu jeszcze i będziemy kończyć. Dobra. Dobra, na dzisiaj koniec. Bum, do fabry. Okej, dobra, do następnego razu, cześć.